Hejka, z tej strony Maria i będę dzisiaj nagrywać grę Racing Horse. No to dobra. Najpierw sobie wczytamy. Jakiś login. Ok. To nam się wczytuje. Tylko na aparacie trochę to może widać. To mi koniec sołczarek. Ale nieważne. Czekaj. Sprawdzimy. Tutaj mamy różne informacje o swoim koniu. On się akurat Czarek nazywa. Na aparacie to nie widać za bardzo. Nie za wyraźnie, ale w pierwszym mam pasku szybkość. Może to nie jest za wiele kresek, ale tutaj to jest strasznie dużo. Tutaj jest start, nad tym muszę jeszcze popracować. Kondycja, wola walki, stres, relacje, czyli jeźdźca z koniem relacje, technika jazdy, zmęczenie i wartość. Tutaj ile koń kosztuje. A to całkiem sporo kasy. O. Nie no, i tak nie widać, mimo to, że zbliżę. On kosztuje 12 326. To może damy, o, albo tak, damy przejażdżkę, najpierw was trochę oprowadzę. Więc to tak, o, z boku mamy jeszcze pasek szybkości. O, szybkość, na razie to jest stres i zmęczenie, a tutaj są kilometry, ile biegnie na godzinę. No dobra, to was trochę oprowadzę. A tutaj możemy mieć też mapkę, której za wyraźnie nie widać. No to tak. O, akurat jedzie nasz nauczyciel na jakimś gniadym koniu. Tutaj jest dom właściciela stadniny. I za tydzień musimy mu płacić zarobki. O, to właśnie on. Proszę bardzo. To właściwie jest ten. Zawsze jest taki sam. Szczerze mówiąc, tutaj możemy sobie wyjechać ze stadniny, ale nie, że możemy sobie sami swobodnie pojechać po terenie, tylko opuścić stadninę. Tam jest taka strzałka. No to tutaj nas droga prowadzi na padok. Tutaj nasz koń może odpocząć sobie. I zawsze, nie wiadomo czemu, tam jest jakiś drugi koń, jak jest taki, to zawsze jest taki sam. Tam akurat jest, o, chwila. Trochę utknęłam. O, taki mniej więcej. Dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj jest sklep z paszą, gdzie możemy nakarmić konia. Tutaj możemy wezwać panią weterynarz, który nam może polecić różne takie maści ulepszające jakby konia. Mamy tutaj też ciemnię. To jest taki jakby boks murowy, gdzie także może konia odpocząć. Teraz wam pokażę główną część, tylko że będę musiała tam wyjść z konia, ponieważ niewygodnie potem się wychodzi. Rozsiadłaj. O, właśnie przejechał nauczyciel. To konik sobie zawsze pójdzie w dal, ale nigdy nam nie ucieknie. No tak, sorka, nie ta strona. Tutaj jest, ojcie, matko. Tutaj jest boks mojego konia, ale mam jeszcze dwa inne konie. Tutaj jest chyba Kary. A tutaj piorun, mój pierwszy koń. Chwila. A tutaj jest koń naszego nauczyciela. On sobie zmienia konie, więc są różne. Ale na razie damy mu odpoczynek konia w boksie. O. Tylko zmienię mu imię, bo Czarek to bez sensu. Tutaj sobie zmieniamy imię. Oj. Sorry, aparat mi trochę spadał. On akurat bardzo lubi odpoczynek. Widzicie? Nikogo wysyła leci.
to jak można go nazwać? Proszę. O, moja koleżanka, co też u mnie grała, nazywa Raskonia Wodospad. Ale dobra, kiedy indziej się zajmę tym imieniem. I będzie na razie Czarek. Chodź, wyszło Czarek. Nie będzie Czarek. O, dzisiaj akurat są zawody. Muszę sprawdzić, o której. O, fajny pan widok. Czarek? A nie. O, tutaj jest Czarek i to ja, Daria. O której to jest? A, zapomniałam już o której chyba. Zawsze o 15. A właśnie tutaj. Ała. Możemy też sobie przyspieszyć to. I proszę bardzo. Wykres postępu też mamy. Czerwone to szybkość. To tutaj jest. Różowe to relacje, trochę nam spadły. Pomarańczowe to technika jazdy. Zielone to start. Żółte to wola walki. A niebieskie to kondycja. Akurat białe mam na samym, nie, na dole, czyli o, dzisiaj o 15 zawody. To będą wyścigi. Gdzie on mi znowu poleciał? Nie mogę go teraz przemęczać też przed zawodami, ale kawałek pojedziemy sobie do stajni, żeby sobie jeszcze odpoczął. O, nie odprowadziłam was jeszcze do końca wszystkiego, ale na pewno po tym wyścigu wam wszystko pokażę. Nie musicie się martwić. Także jak ktoś by miał grę Racing Horses, którą ja akurat pożyczałam od koleżanki, to może obejrzeć mój filmik. Uff, koniowi się nie podoba. No to muszę mu zmienić. A nie będzie jeszcze w stajni. To mu się akurat najbardziej podoba. A właśnie tutaj, trochę to pokażę bliżej. Tutaj jest godzina. Jest 12. Tutaj mamy różne opcje, proszę bardzo. Przejażdżka, informacje o koniu. Odpoczynek, karmienie, trening, akcje, na przykład głaskanie i konie. O, widzicie? O, przepraszam, to jest Black, Kary i Czarek. Miałam tego Czarka chyba nazwać Piorun, wiecie? Ok. Mamy tutaj jeszcze takie coś, tylko że niewyraźnie akurat widać. Pokażę. Tutaj możemy kliknąć i tutaj jest takie menu. Menu gry, żeby przejść, statystyki gracza, kontrola wydatków i inwentarz. Akurat to mnie za bardzo nie interesuje, no ale... O, już 15. Wyścig właśnie się rozpoczyna. No. Wow, aż koń zaczął biegać w boksie. Lepiej. Zacznę, żeby jeszcze mnie wyskoczył z tego boksu. No to teraz zobaczycie, jak się ścigam. A właśnie alt się robi bat, a kieruje się strzałkami, bardzo łatwo. Tutaj przedstawiałem właśnie. Tylko mnie to wkurza, że przekręcam się kamera. To jest Karek, ale ja to przewinę. Kurczę, jestem przedostatnia. Lepiej być pierwszym, szczerze. Oj, kolska trasa. Dobra, jedziemy. Jestem w żółtym stroju, jakby to. I jestem na razie na przodzie. Dalej, koniku, dalej. Wow. Niektóre konie są takie wkurzające, że mnie skręcają. A! Zaraz inny wygra.
Szybciej, szybciej, szybciej. Muszę zająć co najmniej trzecie miejsce. Kurczę, tym razem nie wyszło za bardzo. Jeszcze. Trudno, tym razem mi się nie udało. I dodajmy powrót do stadniny. Teraz jest co prawda koń zmęczony, ale i tak wam pokażę stadninę. No, a raczej całą resztę. Aż chyba, to się zamykam. Teraz ciemno, ale i tak coś widać. Dobra, damy na mapę i zobaczymy, gdzie was można tak prowadzić. No, tutaj już widzieliście. Padok, to fajnie. To już wam akurat pokazałam. Teraz pojedziemy sobie na jeziorko. Tam jest, nawet fajna grafika jest, tylko że trochę dziewczyna źle wygląda, ale to mnie przeszkadza. No, teraz będziemy w jeziorku. Tam jest fajnie, bo jest taki mostek, co prowadzi przez jezioro, o właśnie. I tutaj jest woda, którą też można wejść bez problemu, sobie chodzić w niej. Ale radzę, nigdy nie wchodźcie pod most, bo wtedy nie możecie wyjść, uwierzcie. Zdarzyło mi się takie coś. A tutaj jest taki. Możemy sobie tutaj chodzić, nawet słabam jeździć. W każdym chodzę. O, teraz. Tutaj jest taka jakby trasa do różnych treningów. Mam tu opcje różnych treningów. O, trening szybkościowy. Tutaj jest trening techniki jazdy. Możemy też dać odpocząć koniowi. I jest jeszcze trening woli walki. Jest jeszcze inny trening, który wam też zaraz pokażę. Tylko muszę go znaleźć. To jest taki jakby bieg terenowy. O, tutaj jest. To jest trening kondycyjny, który poprawia kondycję konia. Tutaj też możesz sobie konik odpocząć. Trochę mnie te czasami drzewa wkurzają, bo nic przez mnie prawie nie widać. No to chyba już wrócimy do staniny. Dam w końcu odpocząć temu koniowi. A tak w sumie to tutaj nie ma żadnych skoków ani innych zawodów, tylko są i tylko i jedynie są te wyścigi. Ale za to fajnie wygląda jak z boku, jak nie widzicie. Trochę mi to przypomina inną grę, którą sobie na YouTube oglądałam. Gdzie w każdym razie podobnie wszystkie konie biegają. Także tam można oczywiście pojechać tym koniem. Ten nasz. No i odpoczynek konia w boksie. Serdecznie polecam tą grę. No i myślę, że wam się podobało. No to cześć.